Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. W tym fragmencie Ewangelii Janowej przypominamy sobie wielką tajemnicę Chrystusowej ofiary na krzyżu. On na tym drzewie hańby został podniesiony nad ziemię, w górę, by z góry, z Jego ran spłynęła łaska ocalenia na cały świat. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego to dzień ożywienia w sobie szacunku do Chrystusowego Krzyża. Dzisiaj dziękujmy za odnalezienie przez świętą Helenę, matkę cesarza Konstantyna, relikwii drzewa Krzyża Świętego, tego drzewa, na którym umarł Chrystus. W Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie do dziś pokazuje się miejsce, cysternę, gdzie to święte drzewo było wyrzucone. Odnalezione, otoczone czcią, pobożnością, prowadzi nas na Golgotę Jezusowej miłości. Odmawiając bolesne tajemnice różańca z Maryją, patrzymy na Tego, którego przebodli. Spójrzmy na krzyż zawieszony na ścianie w naszym domu, na ten krzyż, który nosimy może na naszej szyi. Patrzmy na przybitego do drzewa Chrystusa. W Nim jest cierpienie, udręczenie. Ale też nie zapominajmy, że w Nim jest miłość, która posuwa się aż do ofiary z samego siebie. On robi wszystko, by nam pomóc. Dziś ucałujmy ze czcią krzyż przy naszym różańcu, pamiętając, że tak wywyższamy w naszych sercach Jezusa, który cierpiał za nas rany. Prośmy w modlitwie różańcowej o wytrwałość na drodze naszych zmagań. Pamiętajmy, że pod krzyżem Chrystusa stała Jego i nasza Matka. Ona jest z nami. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.